Siema na drogą panu z tej strony, pan Gazeta. Dzisiaj nagrywamy sobie oczywiście Minecrafta. A co z Minecrafta, się pewnie zapytacie. No moi drodzy, dzisiaj mamy kilka tematów do omówienia, tak jak już było w ostatnim odcinku. Dzisiaj moi drodzy, będzie, mam nadzieję, szybkie omówienie trzech tematów, które dla was przygotowałem. Myślę moi drodzy, że bez przedłużania możemy przejść do pierwszego tematu. Okej, moi drodzy, pierwszym tematem, jaki dzisiaj chciałbym z wami omówić, będzie sytuacja, która miała miejsce na streamie u Tobiasza Gaminga. Gaminga, cokolwiek, jak to woli. I moi drodzy, niektórzy, którzy interesują się Minecraftem, pewnie wiedzą już, o co chodzi. A ogólnie chodzi mi o to, że ostatnio na streamie właśnie Utopiasza miała miejsce sytuacja, że Tobiasz pokazał swoją listę serwerów, którą, no wiecie, te normalne serwery, jak się kliknie multiplayer, nie? I chodzi o to, że właśnie na takiej liście można sobie ustawić, wiecie, swoje nazwy różnych serwerów. I Tobiasz pokazał tylko kilka, co prawda, serwerów, nie wiemy, jak tam było dalej. Ale pokazał tylko, ja tam powiem, 7 serwerów pokazał. I moi drodzy, o co tutaj chodzi? Ja myślę tak, że raczej to było tak dla beki zrobione niż tak na serio, ale pewny nie jestem. No, w sumie nie, jestem pewny, że tak było. To raczej to, żeby nie obrażał ludzi ze swojej branży, bo jednak wiecie, to wiesz, raczej nie jest takim typem człowieka, co lubi dramę, przynajmniej w necie mi się wydaje. Raczej nigdy byśmy go z dramami nie spotkali, jeśli o to chodzi. A tutaj jest tak właśnie dziwnie nakierowane, jakby wiecie, jakby on był właśnie takim toksycznym człowiekiem. Ja nie uważam, żeby to tak było, ale pewnie ja przynudzam, a wy chcecie poznać, co tam było, jeśli ktoś nie wie. I teraz wam przeczytam i później to mówimy. Anarchia GG, czyli serwer Dexiego, Sagiego i Petera, podwaliło JJSMP. Nice1 MC, czyli całego teamu Nice1 Server, podwaliło Skygen od Mindstara. Coxcraft, fajny właściciel. JJSMP, najlepszy lifestyle. Mindstar, fajny serwer. Cubecraft, kropka. Hypixel nazwał Lowping Hypixel. No i ogólnie moi drodzy, zaczniemy sobie od Anarchy GG. To jest serwer Sagiego, Dexiego i Petera, jak już mówiłem. I szczerze wam powiem, raczej nie sądzę, żeby podwalili od JJSMP cokolwiek, bo to jednak właścicielami tego serwera są właściciele pierwszej Anarchy SMP, czyli całego trendu, na którym no właściwie wzoruje się JJSMP. Ja, według mnie, trochę to na siłę, ale pewnie też dla żartów, tak jak już mówiłem, uważam, że zrobił to wiesz. Moi drodzy, następny mamy Nice1 MC, pozwoliły Skygen od Mindstara. I szczerze wam powiem, nie kojarzę serwer Mindstar, Nice1 MC już kojarzę. Z tego co wiem, na Nice1ie chyba pierwszy był Skygen, dopiero później zacząłem zauważyć więcej innych serwerów, ale szczerze nie wiem, bo jak mówię, nie znam Mindstara i tutaj nie powinienem się chyba, wiecie, wypowiadać, czy to tak, czy nie. Okej, moi drodzy, następny to był JJSMP, czyli serwer samego Tobiasza, podpisane najlepszy lifestyle. No cóż, skoro tak uważa, no to jego zdanie. No to jednak jego serwer, nie? I następny mamy Mindstar, fajny serwer, czyli widać tutaj ewidentną faworyzację Mindstara, jeśli chodzi tutaj właśnie o tej liście serwerów, przynajmniej według mnie. Dalej mamy Cubecraft, kropka. Nie wiem, o co mogło chodzić Tobiaszowi w takim podpisywaniu serwerów, no ale cóż. No i ostatni mamy Auci. No i ostatni, moi drodzy, mamy
Hypixel, czyli najpopularniejszy serwer, no, według mnie na świecie. I mamy tutaj Hypixel nazwą Low Ping Hypixel. Myślę, że kumaci zrozumieją, o co chodzi. No. I tak, szczerze, ja bym jakoś emocjonalnie się do tego nie odnosił, przynajmniej na miejscu właścicieli tych serwerów. To jest raczej na pewno żart, bo to też nie jest człowiek, który by takie rzeczy robił na serio. Choć pewnie znajdą się ludzie, którzy pomyślą, że on tak naprawdę zwyzywał te serwery. Nie wiem, szczerze nie wiem, ale to już postawiam na waszą opinię. No i myślę, moi drodzy, że możemy przejść do następnego tematu w naszym dzisiejszym odcinku. Okej, moi drodzy. Dzisiaj kolejnym tematem, który jest do omówienia, będzie temat następnej aktualizacji Minecrafta. Ogólnie pewnie już wszyscy wiecie, dlaczego o tym wspominam. A wspominam o tym dlatego, że straszny hype się zrobił na Minecrafta po tym, jak Microsoft zdradziło, że w Minecraft 1.20 będą dekorowane zbroje. Ja o tym m.in. usłyszałem przez te zbroje. I jak patrzyłem sobie na te projekty, to całkiem myślę, że fajnie umili to grę takim graczom, którzy lubią właśnie takie graficzne aspekty. I nie wiem, czy to takie czy to był przeciw, czy to w sumie sam Microsoft zdradził, nie wiem, ale myślę, że raczej na pewno robili to specjalnie, żeby zbudować hype na właśnie aktualizację. I myślę, moi drodzy, że przejdziemy sobie do omówienia trochę głębiej tego tematu samej właśnie aktualizacji. I w tej aktualizacji będziemy mieli m.in. Jako taką jedną z głównych nowości będą to m.in. Bloki bambusowe, oczywiście tworzone z bambusów, które nie są takie nowe, ale bloki z bambusów, tak. Szczerze, bambus w końcu znalazł swoje zastosowanie, niekoniecznie do przepalania i robienia patyków, ale też nie widzę w tym jakoś głębszego sensu, żeby robić blok z bambusów, albo nie wiem, też jakoś szczególnie wizualnie mi się nie podoba, ale to już zostawiam dla waszej opinii. Chodzi o właśnie aktualizację. I z takich typów bloków, które będą dostępne w 1.20, będzie blok bambusowy, bambusowe deski, bambusowa mozaika. I to wszystko. Trzy typy bloków bambusowych, no nie powala, ale też tak optymalnie, że tak powiem, bo też za dużo to też nie fajnie. I myślę, moi drodzy, że możemy przejść do takich też ciekawszych rzeczy tej aktualizacji. Weźmiemy sobie na pewno wyrzeźbioną półkę na książki w dosłownym tłumaczeniu, a ogólnie to chodzi o to, że będzie można w końcu wykładać i wkładać książki do biblioteczek, czyli to, co w modach jest już od chyba wersji 1.12 mniej więcej, nie jestem pewny, ale jakoś tak. I no, fajnie, ja się nawet cieszę, bo w końcu będzie można powykładać te książki jak się chce, a nie tak jak ci gra narzuca. Ale myślę, że można by było to też jakoś lepiej, bo będzie to działało, że będzie można pomieścić do 6 ksiąg, zaczarowanych ksiąg lub ksiąg i piór. Można je będzie dodawać lub usuwać z dowolnego miejsca, sobie już wykreślone miejsce. Książki są bezpośrednio dodawane, usuwane, więc nie ma żadnego tego interfejsu. No, to właściwie wszystkie jego funkcje.
choć to będzie bardziej, myślę, że taki mod graficzny i taki do przechowywania, w sensie taki do umilania gry graczom, niż taki, wiecie, jakiś zmieniający mocno rozgrywkę. I następnie przejdźmy do tych naszych wspaniałych zbroi, bo będzie tutaj... Będzie 11 typów rzeczy na zbroję. Pierwszy z nich to będzie wykończenie zbroi wybrzeża. W dosłownym tłumaczeniu ja tutaj wam po polsku podaję. No ładnie wygląda, jak tutaj się na razie patrzy. Dalej mamy wykończenie zbroi wydmy, wykończenie pancerza oka, wykończenie pancerza żebra, wykończenie pancerza strażnika, wykończenie zbroi pyska, wykończenie zbroi spire, nie wiem jak to czytać, wykończenie zbroi przypływu, ozdoba zbroi weksów, wykończenie pancerzu totem i wykończenie dzika. Fajnie, że jest 11, choć pewnie będzie też, może być dodane, o wiele myślę, jest większy potencjał na to. O kurde. O wiele większy potencjał na to niż właśnie tylko te 11. Ale no to już do decyzji ludzi z Mojangu. Ogólnie to będzie można nadawać kolor tym zbrojom poprzez rudy, którymi będziemy ozdabiać. Czyli wiecie, redstone, emerald, jak złoto i tak dalej. Będzie je można znaleźć w skrzyniach. Niektóre chyba też wydropić, ale nie wiem. Nie, tak, wydropić też. Niektóre wykończenia zbroi są zatrze, zużyte, gdy jest używane do ulepszenia przedmiotu na stole kowalskim. Nie można wytworzyć bezpośrednio, ale można skopiować przy użyciu tabeli, żebyście się z następującym przepisem. Bla, 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 to nieważne. Może głównie w bastionach będzie występować. No, i głównie w bastionach i innych strukturach. Jeszcze tutaj mamy ulepszenie nederytu. Całkiem ciekawe. Okej. To jest ostatnim takim, myślę, ciekawszym wątkiem z tej aktualizacji. Będzie fakt dodania nowego moba. To chyba mnie trochę zdziwiło. A tym mobem będzie właśnie wielbłąd, moi drodzy. Tego nikt się nie spodziewał. I to dosłownie, przynajmniej według mnie, bo tak trochę dziwnie, że dodają akurat wielbłąda w aktualizacji. Szczerze nie, przynajmniej dla mnie, nie połączonej z pustynią. Pewnie nie było w sumie takiego zamysłu, jeśli o to chodzi. Będzie można na nim jeździć. Będzie mógł być hodowany z kaktusem, co ciekawe, czyli będzie mógł też za nim będzie podążać jak owca za pszenicą. I będzie miał dwa bloki wysokości, będzie mógł przeskoczyć półtorej bloku, będzie mógł losowo usiąść, czyli taka trochę panda. Więc no. Nie wiem, i czy tu będzie coś jeszcze ciekawego, bo nie ma. I takim ostatnim przedmiotem, przynajmniej według mnie ciekawym, nie wiem, już mówię ciekawy po raz 40. Chodzi mi o tratwę. Nie wiem, czy ciekawe, czy nie. Taki nowy typ łódki, będzie ona tworzona z bambusów. Więc no, chyba nie muszę się nad nią rozwodzić. No, więc moi drodzy, chyba przejdziemy do następnego tematu. Okej, moi drodzy. Następnym tematem, który dzisiaj sobie omówimy, będzie temat koncertu Paliona w Roblox. Ma się on odbyć, już wam mówię. Nie ma takiej informacji. Ale z tego co słyszałem, ma się on odbyć dzisiaj, czyli... Albo już się odbył. Dzisiaj sobie tylko szybko omówimy, na czym, dlaczego w ogóle jest taki koncert. Ogólnie jest to pierwszy koncert zagrany przez polskiego twórcę w Roblox. Polska góro! Było kilku twórców zagranicznych, którzy zagrali swój Roblox koncert, ale nigdy nie było polskiego. Polska góro! Według mnie, szczerze wam powiem, jest to takie trochę wykorzystanie hype'u na Robloxa.
Między innymi przez te msze i tak dalej. Myślę, że to tak przez to, bo nie widzę raczej innego powodu, dla którego miałoby być szczerze inaczej. Ogólnie to jest współpraca z bankiem, ING. Tak, z bankiem ING, Bank Śląski. To jest z nim współpraca. Szczerze wam powiem, nie wiem, czy bym chciał być, czy nie. Zginie. No, ciekawe w sumie wydarzenie. Takie, szczerze wam powiem, trochę nietuzinkowe jak na współpracę. Ale, no co? Jak chcę, no to niech, no. Nie. No. I myślę, moi drodzy, że nie muszę się więcej rozwodzić na ten temat. To miał być szybki news. I co, moi drodzy? Myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście zapraszam was do następnych odcinków, które mam nadzieję, pojawiały się dość regularnie. Choć jeśli nie będą, to bardzo was przepraszam. Też chciałbym, żeby były regularne, że tak powiem. Ale wiecie, jak jest. No, więc moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie i siema.